gra. Nie spodziewałem się. Znaczy, wiedziałem, że tam będzie jeszcze jeden mutant, ale nie spodziewałem się, że będzie ich aż tylu. Dokostrzasz. Ej, zatrzymaj się. A, naprawdę brakuje mi tego klawisza. O, czyli tu jest jeszcze jeden budynek. No dobrze, myślę, że tu Alice sobie postoi. A tymczasem sprawdźmy, co okryło się tutaj. Znowu zmasakrowany góra. O rany. Ha, już myślałem. Myślę, że Rebeka może sobie spokojnie przesunąć się na inną pozycję. Przy okazji wziąć tą broń. W porządku, gdzie jest to zagrożenie numer 2? Jest ono tutaj. No, czyli wydaje mi się, że już to wykonałem. A następna jest tutaj, czyli tam, gdzie zabił. Alice poniosła porażkę, niestety. Ach, nie robię takich barykad kompletnie. No, co jest? Miejmy nadzieję, że nikt nie czeka po drugiej stronie. No dobra, czekał. Ale jest wystarczająco daleko. Rebeko, poprosimy. Schował się, albo... Kto jeszcze mnie strzela? Aha, ten. Czy go widzę? Nie widzę. A teraz widzę. Dobra, muszę się przedostać bliżej. Au! To nie było miłe. Czemu ja go nie widzę? Skoro wychyla swój paskudny łeb. Tak, chyba zasięg. No cóż, trochę to potrwa, ale przynajmniej będzie bardziej bezpieczne. O, dwóch na raz. Ha. Jak oni tam się zmieścili? W każdym razie. Au. Dobra, wiedziałem, że to będzie zbyt mądre. Tak, wiem, że pustka się upomniała moje życie. Stąd uciekać. Trzech mutantów na nas. To mi się nie podoba. Tu z kolei mamy ten paskudny budynek. Rany. Ale tak dostaję w ciry. Właśnie od tych przejmaczków. Czyli daleko stoi. Zobaczmy.
Nie, to jest dopiero budynek po tym. Ha. No dobra. Spróbujmy to załatwić w taki sposób, że... No śpamy się. Tak, uzależniłaś się, tylko tego nie widać. A skoro tego nie widać, to znaczy, że nie jesteś uzależniona. Spróbujmy się naśpać i wybić tych mutantów w taki sposób. No, szansa na trafienie krytyczne 28. Strzelaj. Dobra. 70%. Tamten mutant raczej miał większe szanse na śmierć. Właśnie tak. Zranienie. Pięknie. Czemu? Dobra, jeszcze tylko jeden został. Poważne obrażenia. Ech. Co się stanie, jak wejdę po prostu na kompletnego chama do tego pomieszczenia? Na przykład tak. Cześć. Jeszcze raz. Pięknie. No cóż, ryzyk fizyk. Raz się udaje, raz nie. Ale raczej nawet najlepszy chyba nawet do końca gry nie można stawić czoła trzem supermutantom, ale w najlepszym pancerzu. Wątpię, uzbrojonym w broń ciężką oczywiście. Raczej to jest niemożliwe. No, oczywiście. Ja myślę, że to dobre. Lubię takie gry, kiedy nawet pod koniec, jeśli postać jest już tak mocna, wiadomo, że jest mocna, nadal może zginąć, może dostać niezłe bęcki od jakiegoś wroga. Nie za bardzo na przykład lubię jakieś gry, w których bardzo łatwo można doprowadzić postać do takiego wymasterowania, że będzie po prostu chodzącym czołgiem. Praktycznie nic już nie będzie podskakiwać. No dobra, mamy FNV. Karabinek szturmowy. Strzelba na ostat. No i masz dwie. Prawda? Dwie? Ile tam było? Wiesz. I Alice jest przeciążona. Ale to nic. Mam podręcznik pierwszej pomocy, nie obchodzi mnie. Niezawodny karabin szturmowy. Tak, ma dość mały zasięg, ale niezłe obrażenia. No cóż, używam go tylko trochę. Moim zdaniem niestety jest za późno się go zdobywał w grze. Można było sprawdzić jego prawdziwą użyteczność. To jest dosyć podobna sytuacja z tym karabinkiem, jak z karabinem snajperskim w Falloutie, też o tym wspominałem. Po prostu te bronie dostaje się stosunkowo późno i nie można w pełni wykorzystać ich potencjału, czy w ogóle dostrzec. Nie oszukacie mnie, że w tym budynku nie ma kompletnie mutantów. Nie ma? Ha! Ta gra sprawia mi jakieś niespodzianki. Wielka księga nauki. To przyda się na później.